Potworniarka przedstawia. Hej, w dzisiejszym odcinku Jackson Jekyll. Normalny. A to on. Tak. Czyli ma włosy, ma czarne polakierowane i żółte końcówki. Okulary czarne. Łatwo się wkłada. Oczy niebieskie i tutaj ma kolczyk. To jest ubranie. Żółta bluzka. Tutaj taki kujonowaty sweter i niebieska muszka. Pasek, o tu mu wyłazi trochę koszula. Pasek ma szary, takie kiko spodnie i buty niebieskie. To jest crossword. Podobny do swojego brata bliźniaka. Crosswarda wyczesa. Dobrze. Bo to jak mówiłam, ma niebiesko-zielone i białe. Tak. Ręce ma ruchome tutaj. No. Wywala mi się to, jak mam niestabilne. Na nadgarstku. Pierwszy chłopak, oprócz Kloda Sweet 16, który rusza tutaj. Gilton Weber chyba też ma. Nie wiem, tutaj nie ruszy. Tak, ma czarny stojak. To jest jego torba. Zielona? Tak. Zdaje się da odpinać. To szykowne. A jest symbol Yin-Yang. I otwiera się. I zamyka. Dobra. Tutaj jest z opakowania Jackson Jekyll. I tutaj jest symbol Yin-Yang. Tu jest jego niby pamiętnik, ale to nie jest jego pamiętnik. Tutaj jest Jackson. A z tyłu na samym końcu jest crossword. Nie jest jego pamiętnik. Tutaj są jego opisy w różnych językach. Tak. To jest jego karta. Monster Hike. Jackson Jekyll. Fizz Dr. Jekyll. Nie wiem, w jakimś innym języku mam. Tutaj jego opis. Crossword. I tak. Rebecca Steen. Venus Mac Flytrap. I Rochelle Goyle. Tak, a on na takim tle był w opakowaniu. A to Jackson Jekyll i Hold Hard. Let us hide. Pa, pa.